Dzieci starsze i młodsze, ale także dorośli w niedzielne lipcowe popołudnie tłumnie przebyli na muszlę koncertową w Łomży. Wokół sceny ustawionej przy ulicy Zjazd przez kilka godzin stale coś się działo. Dzieci uczyły się tańczyć i brały udział w koncertach, występowały zespoły muzyczne, kusiła bezpłatna wata cukrowa i lody oraz dmuchańce. A wszystko za sprawą podlaskiego pikniku rodzinnego zorganizowanego wspólnie przez województwo podlaskie i samorząd miejski Łomży. To jeden z trzech takich dużych pikników, oprócz tych mniejszych, które samorządy odbywają na swoich terenach, ale ten łomżyński piknik jest zdecydowanie największy w naszym województwie. Mnóstwo atrakcji za darmo dla mieszkańców subregionu łomżyńskiego. Super inicjatywa. Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim realizujemy podlaski piknik rodzinny. Rodziny to impreza, która ma integrować lokalne społeczeństwo, która ma też dać takie możliwości do spędzenia dobrze niedzieli. I dzisiaj widzimy bardzo dużo rodzin. Szereg atrakcji też przygotowaliśmy dla najmłodszych, między innymi darmowe lody, waty cukrowe, również są dmuchańce. Dzisiaj tak naprawdę impreza jest do samego wieczora, więc cieszę się z tego, że też i pogoda dopisała, bo naprawdę szereg atrakcji jest przygotowanych. Jak widzimy, dzieci i dorośli mogą z nich skorzystać. A do tego zarówno młodszych, jak i starszych długo zachęcać nie trzeba było. Bardzo dobrze. Bardzo zmęczony jestem na tym. Dużo siły trzeba dać z siebie. Łapię za brzuch. Jest bardzo dobrze, bo jest na piknikach dużo zabawy. Nie nudzić się w domu, tylko wychodzić, szukać, czy jest taki piknik i przychodzić. Jadłam lody, jadłam watę cukrową i tam na dmuchańcach. Fajnie było. Tańczyłaś? Tak. I jak ci się podobało? Na swoje stoiska zapraszały m.in. służby mundurowe, a także Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, Książnica Podlaska, Podlaski Instytut Kultury, Opera i Filharmonia Podlaska, Muzeum Podlaskie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Tak jak sama nazwa wskazuje, jest to piknik rodzinny, więc przygotowaliśmy grę planszową dla rodzin z dziećmi. Grę pamięciówkę Memory. Dużo mamy kolorowanek, a kolorowanki związane są z naszym skansenem, z naszym Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Są to chaty wiejskie na Podlasiu, zwierzęta zagrodowe, które dzieciaki bardzo ładnie malują. Krajka cieszy się bardzo dużym też zainteresowaniem właśnie. Mamy takie wydawnictwo właśnie Krajki. I dużo ludzi, myślę, że po dzisiejszym pikniku znajdzie swoje nowe hobby może. W zbiorach Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej znajduje się ponad 220 krajek. Najstarsze pochodzą z początku XX wieku i jak podaje muzeum, jest to największa taka kolekcja w Polsce. Robiono je unikalną, tak zwaną techniką na nodze. Podczas podlaskiego pikniku rodzinnego w Łomży można było zobaczyć pokaz tkania w tej technice. Krajka to, no, można powiedzieć, że to pasy wełniane. Panie tkały i służyły jako pas, który przywiązywano strój ludowy, albo też dawano gościom weselnym, mężczyznom, czy przywiązywano praźma na Święto Matki Bożej Zielnej. I tak naprawdę można je tkać na krosienkach, można na bartku, w powiacie sokulskim jest znana technika tkania krajek na nodze. Taka prymitywna, a jednak wymagająca umiejętności. I to takie, można powiedzieć, przenośne krosienko. O. I znowu jest budowany wzór, prawda? Oto jeden. I znowu wybieramy, jak tu jeden, to trzy. Trzeba liczyć oczywiście i cały czas mieć rękę na pulsie, bo jeśli coś przeoczymy, to tak jak mówię, później cofanie się jest troszkę trudniejsze. Na podlaskim pikniku rodzinnym w Łomży gościł Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych. Swoją obecność w wydarzeniu rozpoczął od wręczenia nagród dzieciom, które wykazały się największą sprawnością w pokonywaniu toru przeszkód.
Przede wszystkim bardzo serdecznie pogratulować tym młodym bohaterom, którzy przed chwilą byli tutaj na scenie, bohaterom dzisiejszego dnia, ale mogę powiedzieć, że wszyscy Państwo jesteście dzisiaj bohaterami, bo to rodzinny piknik miasta Łomży, a rodzina to jest to, co jest w każdym społeczeństwie podstawą. To jest najważniejsza część naszego społeczeństwa i dlatego nasz rząd wspiera rodziny. Wspiera rodziny, bo rodziny na to wsparcie po prostu zasługują. Wspiera dzieci poprzez różnego rodzaju programy społeczne kierowane właśnie do dzieci, jak sztandarowy nasz program 500+ i inne programy, również te wspierające dzieci uczące się, chociażby wyprawka szkolna, ale to wsparcie jest wielopokoleniowe i dzisiaj widzę tutaj wiele pokoleń właśnie od tych najmłodszych do dziadków, którzy również zasługują na wsparcie ze strony państwa i to wsparcie staramy się na takiej wysokości, jakiej pozwalają to nasze możliwości realizować, szczególnie przez wyższe waloryzacje, przez 13, 14 emeryturę. I chcę Państwu powiedzieć, że będziemy tą politykę dalej kontynuować, bo to jest polityka dobra. W jego wystąpieniu nie zabrakło nawiązania do obaw, jakie przeżywają obecnie Polacy. To wsparcie będzie szczególnie ważne w najbliższym czasie, bo wchodzimy w bardzo trudny okres, jeszcze można powiedzieć trudniejszy niż te ostatnie lata naznaczone pandemią koronawirusa, kryzysem energetycznym. W tej chwili to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, przecież tak bardzo niedaleko stąd, na Ukrainie, to wpływa również na sytuację u nas w Polsce. W rozmowach z uczestnikami pikniku i mediami Jacek Sasin mówił także m.in. o programie wspierania terenów po PGR-owskich, współpracy rządu z samorządem województwa w rozwoju infrastruktury turystycznej w województwie podlaskim. Podlasie to jeden z 5 najuboższych regionów w Polsce, jeden z najuboższych regionów Unii Europejskiej. To się po prostu musi zmienić. Tutaj dlatego wielkie inwestycje, wielkie pieniądze na inwestycje, które kierujemy, ponad 6,5 miliarda złotych tylko w ostatnim czasie z tych różnych programów, w tym Polskiego Ładu, czy program budowy dróg lokalnych trafiło tutaj na Podlasie. To jest bardzo dużo. Ale potrzeba również innych działań, potrzeba nowych miejsc pracy tutaj, tak żeby młodzi ludzie stąd nie musieli wyjeżdżać, poszukiwać swojej szansy w innych miejscach. Będziemy intensywnie nad tym w dalszym ciągu pracować. Wicepremier Jacek Sasin z przyjemnością dał się zaprosić na spotkania na stoiskach kół gospodyń wiejskich, m.in. Ścieloszki, Jankowa, Mątwicy czy Tarnowa. Żeśmy się trochę tremowały, ale mi się wydaje, że nie było czym. Normalnie żeśmy spokojnie porozmawiali. Bardzo miło. Przygotowaliśmy dzisiaj stoisko z naszymi potrawami regionalnymi. Przede wszystkim naciskiem na słodko dzisiaj było dla dzieci. Wiodącym właśnie takim ciastem to był makowiec, za który zdobyliśmy pierwsze miejsce w tamtym roku. Pyszny, zapraszam do spróbowania. Także no i jagodzianki, chruściki, to co myślę, że dzieci lubią. Kiedyś nikt nie słyszał o Cieloszce, a teraz no nie jeden poznaje, jak idziemy, poznają nas po prostu, że jesteśmy z Cieloszki i wiedzą, gdzie ta Cieloszka leży, no nie? No ale mówię, to jest przede wszystkim nastawieniem na dzieci i młodzież, no nie? Żeby im przekazać i co najważniejsze, nie wstydzą się dzieci występować nawet na naszych piknikach, bo kiedyś to było ciężko zaciągnąć, a teraz no po prostu chcą, mają ochotę. Udział w pikniku i spotkaniu z wicepremierem Jackiem Sasinem licznie wzięli przedstawiciele regionalnego życia politycznego, m.in. wiceminister rolnictwa Alejandro Niekołakowski, wiceminister obrony narodowej Michał Wiśniewski, senator Marek Adam Komorowski, poseł Kazimierz Gwiazdowski, lokalni samorządowcy, m.in. radny sejmiku województwa Piotr Modzelewski czy wicestarosta łomżyński Maria Dziekońska, a przede wszystkim liczni mieszkańcy Łomży i okolic. Wsłuchujemy się w głos mieszkańców i dzisiejsze spotkanie właśnie ku temu służy, że chcemy się spotkać z mieszkańcami, podejść, porozmawiać, co ich nurtuje, jakie są problemy, żeby te problemy rozwiązywać. To jest kolejne spotkanie, tak jak zakładaliśmy rząd Prawa i Sprawiedliwości w lipcu. Właściwie chcemy objechać wszystkie powiaty w Polsce. Dzisiaj pan premier Sasin gości właśnie w Łomży, ale wcześniej gościł w Dolistowie, tam były zawody strażackie. To są ważne rzeczy, takie pikniki rodzinne integrują miasto, integrują społeczeństwo. Myślę, że to wszystko pokazuje, że rząd też stawia na rodzinę, stawia na integrację społeczną, choć lekko nie jest, bo wiemy, że jesteśmy po okresie pandemii.
w okresie wojny, w okresie putinflacji. Musimy sobie z tym jakoś poradzić. Województwo podlaskie za każdym razem, Sejmik Województwa Podlaskiego stara się pokazywać te najlepsze walory, tym czym możemy się pochwalić i poszczycić. Tym bardziej też cieszę, że przy okazji dzisiejszego pikniku zauczestniczy wicepremier pan Jacek Sasin. Wszystko to, co organizujemy jako Sejmik Województwa Podlaskiego, to staramy się dbać o polską markę, podlaską markę, że województwo podlaskie rozwija się i przede wszystkim stoi zdrową żywnością, zielenią, ale też chcemy zachęcić, żeby mieszkańcy po tej pandemii, po tych takich trudnych sytuacjach bardziej się zaktywizowali, żeby mogli się spotykać, integrować. W ramach pikniku odbyła się także zbiórka pieniędzy na leczenie Filipka Nowackiego z Łomży, chorego na SMA2, a wieczór zakończyły projekcje filmów w ramach współorganizowanego przez Samorząd Województwa Podlaskiego kina plenerowego. Lipiec to dla policjantów wyjątkowy miesiąc. Wtedy przypada ich święto ustanowione na pamiątkę powołania 24 lipca 1919 roku Policji Państwowej. W tym roku podlaskie wojewódzkie obchody święta policji odbyły się w Zambrowie. Policyjne uroczystości rozpoczęła msza w intencji tej służby w kościele Trójcy Przynajświętszej, po której uczestnicy wojewódzkiego święta przemaszerowali ulicami Zambrowa na dalszy ciąg uroczystości na placu przy Szkole Podstawowej nr 5. Panie Generalny Inspektorze, dowódca uroczystości, nadkomisarz Wiliński melduje gotowość do uroczystego apelu z okazji wojewódzkich obchodów święta policji oraz wręczenia sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Zambrowie. Święto Policji to doskonała okazja, by podziękować funkcjonariuszom i pracownikom Policji za ich służbę i zaangażowanie. Za trud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom regionu, policjanci odebrali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Polska Policja w okresie trwania pandemii w naszym kraju skontrolowała blisko 137 milionów osób pozostających w kwarantannie. To jest ogromna liczba, aż trudno sobie to wyobrazić, ale tak to robili ci sami policjanci, którzy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. Nie było dodatkowych sił, po prostu wykonywali te dodatkowe zadania. 5 milionów skontrolowanych różnego rodzaju obiektów w tym czasie i kiedy wydawało nam się, że ten czas pandemii powoli dobiega końca i będziemy mogli wrócić do normalnych swoich zadań, pojawił się ten atak na polską granicę sterowany przez białoruski reżim i reżyserowany z Moskwy i tutaj ogromne zasługi Straży Granicznej i wspieranej przez Wojsko Polskie, ale też bardzo duże siły policji, które tutaj miejscowej, podlaskiej policji, ale też skierowanej z całego kraju, bo na zasadzie wielokrotności na granicy z Białorusią pełniło służbę około 300 tysięcy polskich policjantów. To pokazuje, jak ogromne było to zaangażowanie, ale w mojej ocenie wtedy oczy całej Polski, całej Europy, a może i części świata było zwrócone na to miejsce właśnie na granicę polsko-białoruską i polskie służby pokazały, że są niezwykle profesjonalne i potrafią zabezpieczyć naszą granicę, zapewnić bezpieczeństwo naszego państwa i ten polski mundur naprawdę zrobił niesamowitą pracę, ale przede wszystkim ludzie, którzy go noszą. A później, jak kiedy już wydawało się faktycznie, że wszystko co najgorsze nastąpiło, to w najczarniejszych snach nie przewidzieliśmy tego brutalnego wojennego ataku, agresji wojsk rosyjskich na Ukrainę i falę uchodźców, która napłynęła do naszego kraju. I tutaj trzeba było też zmienić bardzo mocno podejście policjantów, wszystkich funkcjonariuszy polskiego państwa, którzy w miejsce ochrony polskiej granicy musieli wykazać się ogromną empatią i wspierać i pomagać milionom uchodźców z Ukrainy, którzy uciekali przed wojną, którzy chcieli chronić własne życie, własne zdrowie i znaleźć schronienie i bezpieczeństwo w Polsce. I znowu funkcjonariusze i Straży Granicznej, i Polskiej Policji, i Wojska Polskiego, Państwowej Straży Pożarnej wykonują przeogromną pracę,
aby stanąć na wysokości tego zadania. Zbliżające się Święto Policji, które przypada na 24 lipca, było jednym z powodów uroczystości. Drugim było nadanie Komendzie Powiatowej Policji sztandaru. Odpowiedni dokument w tej sprawie podpisał minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński. Wszystkie komendy garnizonu podlaskiego teraz będą już miały swoje dumne symbole. Sztandar poświęcił łomżyński biskup pomocniczy Tadeusz Bronakowski, a modlitwy wygłosili arcybiskup Józef Guzdek i ksiądz Andrzej Bołbot, prawosławny kapelan policji. Po odczytaniu aktu nadania nastąpiło symboliczne wbicie gwoździ honorowych, a następnie wręczono go zambrowskiej komendzie. Wcześniej jeszcze ceremonialnie reprezentanci fundatorów i podmiotów wspierających policję oraz funkcjonariuszy wszystkich szczebli, pracowników policji i związków dokonali symbolicznego wbijania gwoździków w drzewce. Wicemarszałkowi Markowi Olbrysiowi przypadł pamiątkowy gwoździk związany ze stuleciem służby cywilnej. Gościliśmy dzisiaj komendanta głównego policji. Uczestniczył w święcie wojewódzkim policji, ale też w nadaniu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie. I to jeszcze raz powtórzę, to jest dla nas zaszczyt i honor, że władze krajowej policji są na naszym święcie, uczestniczą w tym święcie. To wielkie podziękowanie również ze strony województwa podlaskiego dla komendy garnizonu policji w Białymstoku, bo ponosiliśmy duży ciężar i w pandemii, ale też i konflikcie na granicą, a teraz w konflikcie zbrojnym, gdzie agresorem była Rosja i zaatakowała Ukrainę, i jesteśmy wdzięczni policji, że uczestniczyła w tych momentach trudnych dla kraju i zawsze możemy liczyć na policję, ale policja może zawsze liczyć na samorząd województwa podlaskiego. Nadanie sztandaru jednostce to zaszczyt i uhonorowanie dotychczasowej służby policjantów na rzecz społeczeństwa. Inicjatywę ufundowania sztandaru dla policji w Zambrowie podjął społeczny komitet, którym kierował wicestarosta Jacek Murawski. To wicestarosta i burmistrz Zambrowa Kazimierz Dąbrowski przekazali sztandar generałowi inspektorowi Jarosławowi Szymczykowi, komendantowi głównemu policji. Z jego rąk drzewce przyjął młodszy inspektor Krzysztof Sewioło, komendant powiatowy, który powierzył sztandar funkcjonariuszom tworzącym poczet. Sztandar łączy. Sztandar pozwala skupić wokół siebie osoby, funkcjonariuszy w tym przypadku, którzy chcą dokonać pewnych rzeczy. To na pewno pomaga w budowaniu zespołu, w budowaniu jedności. No i tyle. Bardzo się cieszę osobiście, że po pierwsze mamy ten sztandar, po drugie, że społeczeństwo nam zaufało, fundując go, a po trzecie, że ta uroczystość, blach tej uroczystości nadały władze i centralne, i wojewódzkie. Mówię tutaj o komendancie głównym policji, jak też komendancie wojewódzkim. Uroczystości były także okazją do podziękowania szczególnie za to, co jest udziałem policjantów od drugiej połowy ubiegłego roku. Straż Graniczna, wspierana przez 300 tysięcy policjantów, niesamowicie profesjonalnie obroniła polską granicę. Ostatnie miesiące akurat są miesiącami takiego uspokojenia, wyciszenia tej presji i myślę, że to jest też dużą zasługą wybudowania zapory, która w sposób skuteczny powstrzymała napór migracyjny. Także naszych zadań jest zdecydowanie mniej niż jeszcze było na początku kryzysu, czyli no prawie rok temu. Natomiast był to dla nas, to co podkreśliłem w swojej wypowiedzi, był to dla nas bardzo trudny rok, naprawdę wyjątkowo trudny, bo pandemia trwająca już po drugi rok, no i ten kryzys, który nas bardzo dużym stopniu zaabsorbował. Także my jako Podlaska Policja z pewnością nie poradzilibyśmy sami sobie z tym problemem. Otrzymaliśmy bardzo duże wsparcie, w takim newralgicznym momencie wspierało nas 17 kompanii, także to jest ponad połowa naszego całego garnizonu. Także nasz garnizon w kulminacyjnym momencie liczył ponad 5 tysięcy policjantów, którzy codziennie wychodzili po to, aby wspierać Straż Graniczną i wojsko i chronić nasze granice. Komenda Główna dostrzegła problem migracji i zauważyła, że to wsparcie ściany wschodniej jest niezbędne. Dlatego do końca roku mamy zapewnienie otrzymania dodatkowej kompanii i mam nadzieję, że będzie tylu chętnych, żebyśmy tę kompanię ukompletowali. A kompania, wyjaśnię, to jest 95 etatów dodatkowych i w przyszłości może jeszcze dodatkowa jedna kompania. Także wsparcie w spore. Liczna grupa funkcjonariuszy i pracowników policji otrzymała nagrody, odznaczenia i awanse. Uhonorowane zostały także osoby wspierające policję. W garnizonie podlaskim nominacje na wyższe stopnie otrzymało 1070 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów awansowało 77 policjantów, w korpusie aspirantów przyznano awanse 337 policjantom, w korpusie podoficerów 415, zaś szeregowych 141. Awanse wręczali komendant główny Policji Generalny Inspektor Jarosław Szymczyk, komendant wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc oraz wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 25 funkcjonariuszy oraz pracowników policji zostało wyróżnionych medalami za długoletnią służbę. Medal ten jest przyznawany jako nagroda za wzorowanie
pozorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie na rzecz państwa. W uznaniu szczególnych zasług w okresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego minister spraw wewnętrznych i administracji wyróżnił odznaką zasłużony policjant 53 funkcjonariuszy podlaskiej policji. Z kolei medal za zasługi dla policji otrzymało 6 pracowników policji oraz funkcjonariusz. Podczas święta policji w Zambrowie wręczono okolicznościowe medale związkowe. Z rąk przewodniczącego zarządu wojewódzkiego NSZZ policjantów województwa podlaskiego Krzysztofa Wierzbickiego oraz wiceprzewodniczącego zarządu podinspektora Wojciecha Chocieja, burmistrz miasta Zambrowa Kazimierz Dąbrowski oraz wicestarosta zambrowski Jan Norbert Murawski otrzymali medale 30-lecia powstania NSZZ policjantów. Chwilą ciszy uczczona została pamięć funkcjonariusza z Pabianic, który 14 lipca zginął na służbie w wypadku drogowym. Podziękowania dla policjantów skierował także wojewoda Bohdan Paszkowski. Szczerze wszystkim funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom policji, pracownikom cywilnym serdecznie podziękować. Podziękować za to, że jako mieszkańcy województwa podlaskiego możemy się czuć bezpieczni, że tak skutecznie chronicie życie, zdrowie i mienie naszych mieszkańców. Uczestnikami uroczystości zakończonej ceremonialnym przemarszem formacji oraz orkiestry byli także m.in. senator Marek Adam Komorowski, posłowie Stefan Krajewski i Paweł Krutul, samorządowcy z Białegostoku i powiatu zambrowskiego, przedstawiciele instytucji wymiaru sprawiedliwości i innych ściśle współpracujących z policją, wojska i policyjna delegacja z litewskiego Alitus. Obecnie w garnizonie podlaskim służbę pełni 3010 policjantów, w tym 678 kobiet. W garnizonie podlaskim zatrudnionych jest także 922 pracowników policji. Z myślą o mieszkańcach Zambrowa mundurowi zorganizowali niebieski piknik, podczas którego zaprezentowano sprzęt, który jest na wyposażeniu policji. Nie brakowało zainteresowania, zwłaszcza najmłodszych, bo nie zawsze jest okazja, by przymierzyć mundur czy kask policyjny, albo usiąść za sterami policyjnego wozu opancerzonego lub choćby posiedzieć w policyjnym miotaczu wody, czyli pojeździe Typhoon 3. Podczas pikniku promowano także zawód policjanta. Najmłodsi mieli okazję zobaczyć pokaz tresury psów służbowych, maskotkę policyjną, a przy okazji otrzymać słodkości. W sobotę 16 lipca na boisku szkolnym w Piątnicy odbył się turniej charytatywny dla Filipka Nowackiego, chorego na SMA, czyli rdzeniowy zanik mięśni. Imprezę zorganizował Zespół Kulturalni Łomża. Cały dochód z imprezy zostanie przeznaczony na jego leczenie. Bitwa Regionów, czyli konkurs kulinarny kół gospodyń wiejskich, który odbywa się tutaj cyklicznie, tydzień po tygodniu, u nas akurat jako w jednej z miejscowości powiatowych. No i drugi turniej, myślę, że nie mniej ważny, a myślę, że nawet ważniejszy od tego pierwszego, to turniej charytatywny, piłkarski dla Filipka Nowackiego, chłopca chorego na SMA, gdzie mam nadzieję i wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do uczestnictwa w tej imprezie łączonej, żebyśmy nazbierali jak najwięcej pieniędzy na leczenie Filipka, a serca tutaj wszystkich mieszkańców powiatu są naprawdę wielkie. Serca mieszkańców gminy Piątnica, ale również całego regionu są ogromne. Szansą dla Filipka jest terapia genowa, która kosztuje krocie. Dodatkowo lek można podać tylko w sytuacji, gdy dziecko waży do 13,5 kg. Odczuwamy wsparcie na każdym kroku. Łomża, gmina, cała region, Zambrów naprawdę dużo nam pomagają. Jest mnóstwo eventów, kwota cały czas rośnie w oczach. Także bardzo, bardzo dziękujemy. Dzisiejsze przedsięwzięcie... ogrom pracy potrzeba było w zorganizowanie tego. Też również jesteśmy wdzięczni organizatorom, wszystkim zaangażowanym, wszystkim, którzy włożyli chociaż minimum pracy w te przedsięwzięcie. Jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni my jako rodzice i przede wszystkim Filip, bo no jeszcze niestety dużo nam brakuje. Kwota, która pozostała do zebrania, to 6,5 miliona złotych.
ale wierzymy, że się uda, że zdążymy z tym czasem, z tymi kilogramami Filipa. Jednocześnie w tym samym miejscu odbywał się konkurs kulinarny Bitwa Regionów, który wygrały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrym Lesie. Oprócz rywalizacji był również czas na wspólną zabawę i świętowanie. Jest to przyjemna bitwa, ponieważ Koła Gospodyń Wiejskich walczą o nagrody w tej chwili na poziomie wojewódzkim, potem będzie na ogólnopolskim. Trzymamy kciuki, żeby nasze województwo wypadło jak najlepiej. Ziemia łomżyńska bogata jest w dobrą jakościowo żywność. Bitwa Regionów to bardzo dobry pomysł na imprezę towarzyszącą turniejowi. Mamy okazję poznać potrawy i produkty z naszych okolic. Bardzo cieszę się, że w Piątnicy jest możliwość spotkania się, pikniku. Prezentują się koła gospodyń wiejskich, wystawiają swoje namioty, ale oczywiście też potrawy. Odbędzie się konkurs najlepszych potraw. No ja wszystkim życzę, kołom gospodyń, oczywiście wygranej. W trakcie całego wydarzenia można było skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych specjalnie dla uczestników. Odbywały się licytacje wcześniej zebranych przedmiotów. Można było spróbować wyrobów pańskich gospodyń wiejskich. Nie zabrakło również koncertów. Cały dzień towarzyszyła nam muzyka disco polo, a wieczorem mogliśmy usłyszeć lokalnych artystów, których do pomagania nie trzeba namawiać. Zagraliśmy dzisiaj właśnie dla Filipka i zagramy na pewno też chętnie następnym razem. Mam nadzieję, że okoliczności będą lepiej sprzyjały, bo dzisiaj przywitał nas deszcz. Ale miejmy nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Tak, super jest wspierać, jeżeli możemy to zrobić. Ani chwili się nie zastanawialiśmy, czy mamy wziąć w tym udział, czy nie. Tak jak teraz właśnie wraca deszcz. No niestety, pogoda nie dopisała. Pomaganie jest fajne, dlatego pomagamy, ale też sam kiedyś potrzebowałem pomocy, ludzie mi na tyle pomogli, że było dobrze, a więc też pomagamy. Każesz mi dążyć tam, gdzie jest niepewny cel, może nie chcę. Warto jest pomagać zawsze każdemu, ale na przykład w tej sytuacji to jest dla mnie wyjątkowa sytuacja, bo to jest dziecko, które ma niewiele czasu i potrzebuje rychłej pomocy. Sama mam dziecko w podobnym wieku, także no nie wiem, udzieliło mi się to bardzo. Zawsze pomagam dzieciom. Dzieci dla mnie są priorytetem w takich akcjach, na pewno później reszta, tak? Także nie byłabym w stanie odmówić. Na chwilę obecną kwota, jaką udało się zebrać podczas turnieju, to ponad 18 tysięcy złotych. Na tym się jednak nie skończy. Nadal można licytować przedmioty wystawione na aukcję, do czego gorąco zachęcamy. 17 zespołów z całego świata na scenie kolejnej odsłony Podlaskiej Oktawy Kultur. Festiwal rozpoczyna się w najbliższy czwartek 21 lipca i potrwa do niedzieli 24 lipca. Organizuje go już po raz 14 Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku. W tym roku zaprezentują się artyści z Litwy, Słowacji, Estonii, Czarnogóry, Chin, Ukrainy, dalekiej Korei Południowej oraz kilka grup z Polski. Główne koncerty odbędą się na Rynku Kościuszki w sercu Białegostoku, ale festiwal dotrze również do 8 miejscowości w regionie. Do Siemiatycz, Suwał, Krajgrodu, Sokółki, Piątnicy, Filipowa, Bielska Podlaskiego i Suchowoli. Podlaska Oktawa Kultur to festiwal, na którym króluje muzyka inspirowana tradycją i tradycja wyrażana muzyką. Mieszkańcy Białegostoku, regionu i turyści odwiedzający Podlaskie pokochali ten festiwal i czekają na niego przez cały rok. Wstęp na wszystkie koncerty i warsztaty jest wolny. Do zobaczenia na koncertach Podlaskiej Oktawy Kultur.